Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie ministrowie, bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. I pracując nad ustawą o użyciu sił zbrojnych, musimy kierować się wartościami i regułami demokratycznego państwa prawa. Mamy dwie opinie prawne, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. One obie wskazują na sprzeczność ustawy z normami konstytucyjnymi i prawem międzynarodowym. Obawy budzi to, że ustawa nie ogranicza działań operacji wojskowej w czasie pokoju tylko do terenów przygranicznych i infrastruktury krytycznej. Nie ma też kontroli parlamentu nad działaniami władzy wykonawczej. A pamiętajmy, że władza nie jest dana raz na zawsze. Że za kilka, kilkanaście lat może rządzić PiS i Konfederacja i oni tych przepisów będą nadużywać, żeby pacyfikować społeczny opór i po prostu nie oddać władzy. Mamy dobre poprawki Lewicy i Polski 2050. Bardzo proszę, poprzyjmy je wspólnie, żeby w konsensusie wypracować tę ważną ustawę. Bardzo dziękuję pani poseł. Zapraszam.